Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Wracamy sobie do Gotika. Jesteśmy w obozie na bagnach. Jeszcze mamy tutaj jakieś małe sprawki. To może kupimy trochę rudy od Fortuno. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Raczej coś sprzedać. Co my tu mamy? No, jakiś tam szrot. Jeden kilo sobie może zostawimy, coś w sumie nie wiem po co. Co my tu mamy? To jest skrzydełka krwiopijców. No idealnie, 237 tyle ma bryłek. No dobra, to widzimy się za chwilę. No i jesteśmy. I robimy wymiankę. Okej, okay, chodźmy jeszcze może do Bala Oruno. Powiedzieć mu, że dostarczyliśmy Korkalomowi te bagienne ziele. I za chwilę pójdziemy sobie do starego obozu. Tam może jeszcze trochę podszkolimy się w walce. No a potem byśmy poszli już do nowego obozu zobaczyć, co tam ten obóz ma nam do zaoferowania. O, a tu z tobą chyba jeszcze nie rozmawiałem. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Okej, okay, chyba on ma rację, że nie bardzo mamy. My już wiemy, bo już próbowaliśmy w poprzednim odcinku powalczyć trochę z błotnym wężem i nie skończyło się to dobrze dla naszego bezimiennego bohatera. Witaj, Balu. Zaniosłem ziele Korkalomowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz, ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. Jak przebiega produkcja ziela? Wytężamy wszystkie siły, żeby nadążyć z produkcją. W końcu musimy zadbać o własne potrzeby i jeszcze wymieniać część towaru z innymi obozami. Ale nasi nowicjusze chętnie ponoszą tę ofiarę ku większej chwale śniącego. Jasne. No dobra, czyli jeżeli mamy... Oj, coś mi się tu popsuło. Coś mnie tu wykraczyło, ale już jesteśmy. Wróciło mnie do pulpitu. Ale ja to zgrabnie wytnę. I to w takim razie, jeżeli mamy... Dokładnie, mamy... czar, zwój snu. No to spróbujmy przekonać jeszcze jednego Bala. To nie mój problem. Gdyż tutaj właśnie Jora, dobrze mówię? Joru. Powiedział nam, żeby właśnie spróbować uśpić z jednego nowicjuszy. I tak przekonamy tutaj do siebie Bala. Nie pamiętam, Bala Kadara? Tak, dobrze, dobrze mówię. No dobrze. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Chciałbym zwiększyć potęgę moich zaklęć. Kluczem do tego jest siła twego ducha. Okej, on nam pomoże. Chciałbym zdobyć manę. Księgi traktujące o magii. Co to było? Masz sensje, wywary. No dobra, na razie nic od niego nie potrzebujemy. Myślę, że teraz już ze spokojem możemy iść do starego obozu. Problem.
No to taka wieczorny spacerek po kolonii karnej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. W dzisiejszych czasach na... I się do tego nie mieszać. To nie mój problem. Pogadajmy. Woda szumi. Jak na wakacjach, słuchajcie. Jak na wakacjach. Nie wiem, czy Bezi ma takie wakacje. W końcu to jest więzienie jego. Za jakieś niecne postępki zapewne. Jeden jaszczur jest. Spróbujmy sobie tutaj. Tu sobie zapiszemy gierkę i spróbujemy go pokonać. Zobaczymy, czy jesteśmy już na tyle. Czy jeszcze. Wiem, że jaszczur jest bardzo tutaj mocnym przeciwnikiem, ale Bezi tutaj już jest wykwalifikowanym mordercą. Tutaj. No bez problemu sobie poradziliśmy. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Każde doświadczenie jest cenne. To jest taka chyba największa zasada Gothica, że doświadczenie jest... Ale w sumie jak w życiu, doświadczenie bardzo dużo daje. Uczy. To jeszcze nie jakieś może ścierwojady. Są wilki. Myślę, że z jednym wilkiem sobie ze spokojem damy radę, ale z dwoma naraz to może być ciężko. A, uciekły gdzieś. A, to. Znajdziemy je przy okazji. My sobie już po prostu pójdziemy do starego obozu. Jeszcze się od razu podszkolimy w walce. To wiem, że to już mówiłem. Tutaj, żebyśmy naprawdę byli mistrzami w walce jednoręcznej. Jeszcze czeka nas walka na arenie przecież. Nie odpuścimy tego. Zobaczcie, jaki piękny księżyc pełnia. O, elegancko. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. To nie było zbyt mądre. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W dzisiejszych czasach, jeśli myślisz, że... To jest cień. A my sobie od razu do Skapiego. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Naucz mnie sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. I znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. No okej, okay, ale my pójdziemy sobie do Mordraga, a może się jeszcze prześpimy najpierw. Pójdziemy sobie z rana. Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach... Wszyscy ziewają. Tutaj niewyspani. O, kolejny. Co się dzieje?
powiedziałeś, że mogę... Weźmiemy sobie potrawkę od Snafa. No i poprosimy Mordraga, żeby nas eskortował do nowego obozu. I dzięki czemu załatwimy fakt, że Mordrag wyniesie się ze starego obozu, z czego Torus będzie bardzo zadowolony, więc załatwimy przy tym jeszcze kolejne zadanie. Dlaczego zawsze tak się dzieje? To się chyba nigdy nie skończy. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź za mną! To idziemy na spacerek tutaj z kolegą Mordragiem. Przy okazji załatwi nam trochę doświadczenia. Bo przy okazji Bala Perweza wiemy już, że tutaj eskorta taka bez jego jest bardzo pożyteczna, ponieważ dostajemy punkty doświadczenia za każde potwory zabite przez na przykład właśnie Mordraga. O, zaraz właśnie. Będziemy to mieli, ale tu mu pomożemy, nie będziemy chamy. Mięsko sobie zgarniemy tutaj. Dobry ścierwojad, nie jest zły. O, a wracając, ale to wracając. Wpadniemy jeszcze do Kawalorna. Przecież jeszcze go nie zdążyliśmy odwiedzić. Nie zdążyłem. Orkowe ziele, przyda się. Nie wiem, zastanawiałem się, czy pójdziemy w łucznictwo. Chyba nie ma takiej potrzeby. Mi się wydaje, że lepiej po prostu sobie damy trochę więcej tutaj na siłę, na walkę. Idziemy po prostu dobrze. W walce mieczem i to nam zasadniczo wystarczy. No dobra, idziemy dalej. Prowadź kolego. Zaciął się. Dobra, pomożemy mu. Kurczę, chciałbym pomagać, ale on jest za dobry. No za dobry jest. Nie potrzebuję naszej pomocy. Ale miecz trzyma bardzo dobrze. No niby tutaj Mordrag, ale trochę oberwaliśmy. No cóż, ale staramy się pomagać, nie być takimi leszczami, co tak tylko idą i Mordrag, załatw wszystko za nas, a my tu będziemy iść tylko i doświadczenie zgarniać. O, dwa wilki. Nie zabijaj go, bo chcemy zabić. Aj, niestety. Tutaj nasz ubiegł, zabrał nam doświadczenie, ale mamy mało życia. Ile mamy? Chyba 1 HP. Nie, 2 HP. No dobra, idziemy dalej. Zjemy sobie coś.
proszę, i kolejny poziom nam wskoczył. Już teoretycznie możemy przyłączyć się do jakiegoś obozu. Właściwie chyba tylko obóz bractwa na tą chwilę by nas przyjął. U innych jeszcze na to sobie nie zasłużyliśmy. Aczkolwiek my jeszcze sobie tutaj trochę musimy podekspić, bo jeszcze cały czas jesteśmy za słabi po prostu. No jesteśmy. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. No i bardzo fajnie. Powinieneś wierzyć we wszystko. Jaki to nam pierścień dałeś, musimy sobie zobaczyć. Bonus do zręczności. Na razie sobie go założymy. Aczkolwiek docelowo oddamy Laresowi ten pierścień. Oczywiście za cenne punkty doświadczenia. Musisz uważać na to. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Ogólnie wiem, że to jest cwania, który pewnie chce nas tam wykorzystać, żebyśmy latali z wodą, no ale wyobraźmy sobie bezimiennego, wrzuconego, mówi, no jasne, chętnie wam pomogę. Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia, on da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu to jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić się sprawiedliwie. No dobra, tak zrobimy. A mogę przysyła mnie powiedzieć? Lewus. Tak. Mam zanieść... Dobra, to jakieś... To tak można sobie wody nabić, a nabić. No ale dobra. Przejdziemy, rozdamy zbieraczom. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. No nie, no chłopie. Aż tak źle nie, może być. Byś z kałuży miał pić. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Piwo by poroznosił, nie? A nie biednym zbieraczom wodę tylko. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Horacy. Spokojnie. Jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii.
Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. No, kowal raczej zawsze ma dużo siły. Dam mu wodę od razu. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Myślę, że może i tak zrobimy. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? W samoobronie, jeżeli on jest taki, że nie chce zabijać. Co samoobronę? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Dobre pytanie. Przemyślę to sobie. Zobaczymy, bo uważam, że to byłoby raczej słabe stwierdzenie, żeby pokazać, że chciałbym się nie dowiedzieć, dać sobą co pomiatać. Się dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku. Ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. No, ładnie. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieprz. Przysyła mnie Lewus. Przynoszę ci wodę. Dzięki, stary. W gębie mi już zaschło. Coś mi się kojarzy, nie wiem właśnie, bo chyba trzeba powiedzieć Horacemu właśnie, że chcemy... Jakby... Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Pomóc zbieraczom właśnie pobić... Dzięki, chłopcze. Ryżowego piękne księcia, dzięki. Czy coś takiego. Ale to spróbujemy to wyczaić. Żeby tutaj nam Horacy pomógł w sile. Przysyła mnie... Piękne dzięki. Dzięki, chłop. No spytamy, co słychać? Mamy mnóstwo pracy. Do wykarmienia tylu ludzi potrzeba mnóstwa ryżu. Macie jakiegoś przywódcę? Cóż, teoretycznie naszym szefem jest ryżowy książę. Ale większość z nas pracuje dla niego tylko ze strachu przed jego siepaczami. Ja jestem wyjątkiem. Jestem tu od kilku lat i zdążyłem już parę razy oberwać od szkodników.
Na polach ryżowych jest przynajmniej spokojnie. O, zdamy tutaj przysyłam wodę wszystkim. Nielepo. Te teksty już znamy, możemy je przyspieszyć. Oni praktycznie powtarzają te same teksty o piciu wody z kałuży. I że nam po prostu bardzo dziękują za tę wodę. Przysył. Piękny. Przysył. Piękny. Dzięki. Kurde, tak się przemieszczają ci zbieracze, teraz nie wiem, czy tym tutaj dałem, czy nie dałem tą wodę. Dałem, dobra. Stójcie, nie ruszajcie się. O, to jest też jakiś nowy kolega. Najpierw damy mu wodę. Przysyła mnie Lewus. Dzięki, chłop. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. No ładnie, ten król Robar II nam tutaj rządzi. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. No i pan jeden, co się cieszysz, no. Dzięki. Oj, tej wody na pewno by nam nie starczyło, jakbyśmy dwa razy nie wzięli. Piękny! Przysyp. Piękny! Dobra, tego już rozumiem, zrobiliśmy, tak. Dobra, trzech nam zostało. Już ten odcinek nam trochę trwa, ale już myślę, skończymy w tym odcinku rozdawać tą wodę. Piękny. Przysył. Dzięki. Przysyła. O, dzięki. No i słuchajcie, woda zbieraczom rozdana. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, że byliście tutaj ze mną. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem i koniecznie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału,
kliknij subskrypcję. Hej ty, ojcze, dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. O ty chamie. My mu jeszcze damy popalić. Ale to już na pewno w kolejnym odcinku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!